dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dziś w tym oto odcinku zaczynamy to wszystko od pewnej mojej decyzji, którą podjąłem ostatnio. Co to chciałem? A, tak. Po paru przemyśleniach, jako że mam 4 kamienie, stwierdziłem, że pora nasze główne arsenały, przynajmniej co niektóre, wzmocnić. Dlatego też, co niektóre, jak mówię, nie będę wzmacniał póki co na 10 tego ani tego. Ale chciałbym mieć po prostu komplet, jakby to nazwać, takich broni, które naprawdę mogą mieć różny typ obrażeń i są na różny sposób potężne. Dlatego też kosa, bełt, ten tutaj, czyli ta włócznia, oraz miecz czarnego ognia. Oficjalnie są naszymi plus 10. I cóż, jeśli będzie więcej kamieni, oczywiście, że mogę więcej tego zrobić. Ale jeśli nie będzie, no to przykro mi, ale cudów nie uczynię. Nie stworzę. Więc no, ostatni kamień wolę zostawić na kiedy indziej. I w sumie jeszcze jedna rzecz. W sumie teleportowałem się tutaj, ale stwierdzam w sumie bardziej, że warto wrócić do początku od tej strony. Głównie dlatego, że ostatnio, dla tych, którzy nie pamiętają, zrobiliśmy jakiegoś dziwnego skróta. Chociaż dziwne, żeby nie pamiętać po jednym dniu. I tak, najprościej w świecie, to co tutaj się działo, to... No. Powiedzmy, że nie pokazało nam ani trochę prawdziwej natury tej lokacji. Więc tak, moim zdaniem warto byłoby właśnie tutaj przyjść jeszcze raz i tak. Jeśli kogoś zastanawia, po co tak machałem jednym, drugim, i tak dalej, to robię malutkie testy obrażeń. Głównie po to, żeby móc... dobra, bełty będzie łatwiej wymienić. Ale tak, głównie po to, żeby zobaczyć, która broń jest tutaj najskuteczniejsza na obecny moment. No. Nie dziwcie się, jakby takie właśnie z waszej perspektywy może głupie rzeczy robił czy coś. Ale po prostu chcę zobaczyć skuteczność poszczególnych broni w różnych sytuacjach. No. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ogólnie wszystkie będą miały dosyć podobne obrażenia. Może z niewielkim, jakby to powiedzieć, z niewielką przewagą dla, no, parkimistów teraz. No, a dlatego miecz, którego teraz noszę, bo jednak to jest kolosalna broń, więc nie ma co się dziwić, że będzie może mocniejsza. I tak, zdecydowanie wygrywa, jak inne są na 3 ciosy. Czy w sumie inne bronie, tak chyba najłatwiej będzie to przetłumaczyć po ludzku, zamiast się plątać. Wymagają 3 ciosów, ta broń wymaga tylko 2, żeby ich pokonywać, więc... No. Zdecydowanie na tą lokację, a może i ogólnie, to jest najpotężniejsza broń. Co jednak nie zmienia faktu, że tak... raczej nie będę z niej korzystał jako jedynej, czy coś. Nie ma sensu. Zdecydowanie lepiej jest korzystać ze wszystkich. W szczególności, kiedy... sytuacja, powiedzmy, nie wymaga tego, żebym używał najpotężniejszej broni i tak dalej. Okej. No! Będzie śmierć. Będzie śmierć, bo nawet nie zdążę nic zrobić, przez to, że jest ich 2. Oczywiście. No i tak, ty próbowałem z tym mieczem, ale niestety złapali mnie. I odpowiedzią prawidłową tutaj byłoby użycie włóczni. Mógłbym ich zesnajpić, więc tak. Chociaż miecz jest super i go dopiero co ulepszyłem, podobnie jak włócznie w sumie. Tak, preferuję chodzić póki co z kosem i włócznią. Bo jednak, no, po prostu ten mieczek jest fajny, tak. I dobra, może też nie będę kłamał, że nie jest w moim stylu, czy coś bym chciał powiedzieć, że może nie jest właśnie do końca w moim stylu, ale jest, to w pełni. Tak, no nie umiem nim aż tak dobrze walczyć, jak z tymi pozostałymi rzeczami. Więc tak, i tutaj co mamy? Morion od Świętej Korony. Dziwna nazwa. Ale zaraz zobaczymy, co to jest. Tylko to znajdę, bo oczywiście tego nigdzie nie widzę. Ślepy jestem. Wiem, że to była czapka, to jest pewne. A, dobra, tu jest. Żelazna czapka z kołnierzem zdobiona koroną z czystego złota. Zwiększa wiarę o 1 punkt. Wspaniałe.
noszona przez piechurów zaprzysiężonych świętemu drzewu. Kompu błogosławi Mikela, jeśli nie słabym i cierpliwym. Nie rozumiem. Nie rozumiem do końca, ale dobra, nie przejmujmy się tym wszystkim, po prostu walczmy. I biegnijmy, czy coś. Po prostu próbujmy dostać się tam, gdzie trzeba. Odzyskać te garści runów, które tam leżą. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy uda mi się odkryć jakieś większe sekrety? Czy może nie? Poza tym, że tutaj jest jakiś jeszcze gościu, który też... może w sumie... albo nawet prawie, że na pewno czegoś broni. Więc tak... musimy teraz być ostrożni, bo tam w innym miejscu totalnie leżą nasze runy niż to, gdzie idziemy. No ale jak tu zobaczyłem ich, no to stwierdzam, że muszę po prostu sprawdzić. Nie ma, że nie, po prostu. Więc tak, tak i... okej, nie ma ataku po bloku. Ale za to będzie głupia taktyka, której bardzo nie lubię u wrogów, czyli chodzenie będąc zasłoniętym ciągle wielką tarczą. Tak samo nie lubię takich rzeczy, czyli to było tu takie popychanie. Okej, fajna sprawa i w ogóle no tylko... czasami wrogowie tego nadużywają. Można przez to spaść, nieważne gdzie się stoi. Więc no. Okej, kolejna czapka i przy okazji mam kolejną tutaj jakąś... znajdźkę? Chyba? Ciężko mi stwierdzić, co konkretnie tu będzie. Ale tak, za kolejny mieczyk, kolejna skrzynia. Kolejny skarb i jest z nim tym razem... potrójne kręgi światła. A to jest cud na pewno, bo pierwszy krąg światła był już... cudem. Który wymaga inteligencji i wiary. Ale tak, tutaj to było podstawowe. Trójne, i tak, trzy kręgi światła, wystrzeliwuję na wprost, kręgi znikną, wracamy na pozycję. Tak, czyli to samo, tylko że trzy razy. No i wymaga więcej. Więc tak, fajna rzecz, aczkolwiek... nie tyle niepotrzebna, czy coś, co raczej... niemożliwa do użytku, nawet jeśli bym chciał się z tego pokorzystać, chciałbym się tym pobawić, no nie mam jak póki co. Statystyki raczej takich nie osiągniemy, bo jak widzicie, poziom 165 to już jest naprawdę wysoki. I wątpię, żebyśmy dużo więcej potrafili zdobyć podczas tego cyklu. Przy czym z góry od razu mówię, jeśli chodzi o kolejne cykle, czy będzie NG+, no... ja póki co nie planuję. Ale może kiedyś jakoś gdzieś... chociaż prędzej niż NG+, to bym zrobił... no dobra, na NG+ mogę zrobić po prostu podejście inną klasą totalnie. Chociaż to też trochę mija się z celem, jak nie będę miał jak ulepszyć broni, no i... tym podobne, bo... NG+ zakłada, że ma się postać rozwiniętą, więc... no, może po prostu... prędzej niż NG+, to bym właśnie zrobił kolejne podejście inną postacią. Przy czym podkreślam prędzej nie oznacza, że to zrobię, bo... jak podkreślam, mam zamiar pokazać wam wszystkie zakończenia już teraz. A co za tym idzie... zostawić bardzo niewiele niewiadome. Oczywiście są na pewno jakieś postacie, których nie ruszyłem, jakieś wątki czy coś, których mogłem nie zrobić, pominąć czy coś. Bo pod żadnym względem nie mam zamiaru po prostu pokazywać gry w 100%, robić wszystkiego zawsze i powiedzmy szukać na wiki, jak to zrobić. Oczywiście, no posiłkowałem się pomocą zewnętrzną, dajmy na to przy tych trzech palcach czy paru innych rzeczach. I okej, ja wiem, że to zrobiłem, ale... chciałem tego, a... w większości przypadków powiedzmy, że nie chcę... robić takiego usilnego trochę, a... jak to nawet się określić? Usilnego... nie wiem, nawet nie tylko usilne 100%, co po prostu usilnie... robić coś... jakiś wątek, jak mi nie pasuje, jak go nie chcę sprawdzić nawet... jak mi to nie interesuje... i no... mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu... wiem, że Daimler to jest ten sam cały... nawet nie wiem, jak on się nazywa do końca. No ale jest ten taki czerwony, siedzący też tam w tej twierdzy. Co tam ta od duchów prosiła, żebyśmy go nie ruszali, co? Nie ruszyłem go, bo... ja jej ufam, że to jest niebezpieczne i że... od niego bije bólem czy coś i lepiej tego nie ruszać. Jest to decyzja zarówno... jakby to najłatwiej określić...
nieoptymalna gameplayowa, jak i też taka, którą ja chciałbym zrobić po prostu dla samego siebie. Chociaż może jest to dobra opcja, bo... jakby to nie chciał powiedzieć. No chociaż... Nie, bo to, co chciałem powiedzieć przed chwilą, jest... nieprawdziwe. Chciałem powiedzieć, że w sumie każda gra miała zawsze jakiegoś takiego... negatywnego NPC-a, którego jeśli się uwolniło, pomogło mu się czy coś, co... potem polował, mordował, zabijał. Tym podobne, ale... to byłoby kłamstwem, bo... nie kojarzę kogoś takiego, powiedzmy... w Bloodborne'ie. I nie kojarzę... do końca w Dark Souls 3. W starych częściach wiem, że to może być dla niektórych spoiler, ale tak jest, tak postać. Więc no, żeby po prostu nie było, wybaczcie, się wam to zaspoilowałem, ale no. Te gry są już o tyle wiekowe, że nie wydaje mi się, żeby to było aż tak strasznie bolesne. Zresztą wiele osób powie, że nawet spoilowanie Elden Ringa, czy rzeczy na temat Elden Ringa już teraz jest nic nie warte, bo gra już ma ponad pół roku chyba. Nie, żebym to jakoś szczególnie sprawdzał czy liczył, ale tak, chyba już ponad pół roku ma. Więc no. To, że ja nadal niektórych rzeczy nie wiem, to jest, powiedzmy, cud. Patrząc na to, jak ludzie podchodzą do takich tematów. Że właśnie, przecież to już jest kilka miesięcy, to już kto chciał nie mieć spoilerów, to już nie ma spoilerów, nie miał spoilerów, teraz możemy sobie gadać. I żeby nie było, ja nie mam nic do tego podejścia. Naprawdę. To było wredne. Aha, czyli to wraca. To się respi. No i dobrze. No ale... o, co chciałem? A tak. Ale ja go nie lubię. Nie popieram. Ale też nie będę go potępiał. A dla mnie to jest smutne i takie trochę głupie, że... to jest taka umowa, przez chwilę nie spoilujmy, staramy się jak najmniej spoilować, a potem nagle... wszyscy mogą mówić sobie o wszystkim i tak dalej. Kiedy jeszcze nie jest taki duży okres czasu. Nadal, no. Powiedzmy, te półtora roku jeszcze bym rozumiał. Nawet cały rok, no ale... jak powiedzmy, po dwóch miesiącach już są ludzie, którzy twierdzą, że... a kto chciał, to sobie już przeszedł, już wie wszystko, sprawił wszystko, teraz możemy spoilować, to już jest przesada. Nadal nie będę ich potępiał, czy ich krytykował bezpośrednio, no bo... jeśli chcą, to niech tak robią. Dla mnie jest to smutne, ja tego nie lubię, jak mówiłem, ale... to jest ich życie, ich sprawa. Jeśli internet tak funkcjonuje i ludziom tak pasuje, to nie będę tego próbował zmienić. Tylko dla siebie. I w sumie nadal, sam sobie nie tyle, co nadal może właśnie co tak... nie do końca wiem, czemu ciągnę tak ten temat i czemu o tym tak opowiadam. To przecież bez sensu i głupie. Okej, tak. Tak. Udało się tu. Teraz trzeba pozbyć się tylko tych rycerzy. To nie powinno być trudne, jeśli tego jednego będę po prostu eliminował przy użyciu tej błyskawicy. Okej, jestem poza zasięgiem. Niedobrze. Bo on nie podejdzie tutaj bliżej. A jak podejdzie, to już będę wtedy walczył z dwoma naraz i znowu mogę przez to łatwo zginąć. Pomijając to, że i tak łatwo mogę zginąć. No, jest w tej pozycji, jeśli się tylko uderzy, to nagle eksploduje tym światłem. Okej, nie wiem, co się z nim działo, ale się świecią na czerwono. Więc tak, czy jak pewnie tu zaraz zginiemy? Nie, dobra, nie zginęliśmy jakimś cudem. Jej, czy coś. Dobra, ale i tak pora łyknąć trochę tych butelek i... znowu spróbujcie tam dostać, gdzie ostatnio leźliśmy. Tym razem może przy okazji fajnie byłoby nie umierać. I w sumie to zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. Czemu tu jest tak dużo kokonów? Było to jakoś gdzieś wyjaśnione, tłumaczone, pokazywane, czemu tak jest? Bo jeśli mam być... no, jeśli mam po prostu być szczery, to dla mnie jest to takie totalnie losowe i niezrozumiałe, dlaczego tak jest. Czy coś dostanę za niego? Okej, odnowienie butelki. Odnowienie butelki. I szkarłatną zgniliznę, jej. Super. Darmowa zgnilizna. Zawsze o tym marzyłem. A zatem gdzie pewnie tutaj zginę znowu? Przecież dobra, niekoniecznie.
Niekoniecznie. Może jakimś cudem mi się uda przeżyć. Tylko... Jakby to muszę szybko tu przeszarżować. Ewentualnie teraz dopiero łyknąć pastylki antyzgniliznowe. Okej. Gościu mi zeżar. Super. Tamten popełnił samowybuch świętością. Więc tak. Teraz tylko pozbyć się tej dwójki. Jakoś to będzie. A jeśli chodzi natomiast o chrząszcze, chrabąszcze, którymi tutaj ciągle hałasują, to... No powiedzmy sobie w ten sposób, nie chcę na razie ich szukać. Będę się ubiegał za każdym dźwiękiem chrząszcza, co nic nie znajdziemy. Nic nie szybniemy. Co mi trafiło? No tak, okej, okay, normal. Nie mówisz, że ta kusza, która celuje tam, nagle we mnie trafiła. O. I przy okazji chyba już mamy blisko do tego przejścia tamtego. Jeśli tak, to w sumie mogę się tutaj przeteleportować i zobaczyć, jak to zadziała. Jeśli to już jest naprawdę blisko tego, to może nie ma sensu iść od tamtej strony. Zacznijmy od oczywiście wyeliminowania tego tutaj, próchna, czy to tam było. Wiem, że jest groźne, wiem, że może mnie pewnie z łatwością zmiażdżyć. Okej, okay, czyli przenika przez tą bramę. Albo inaczej mówiąc, jest to czysta tekstura, nie ma modelu. Albo jeśli jest model, to ten model po prostu nie ma bezpośrednio blokady, kolizji. Okej, okay, czyli to będzie twoja strategia teraz. Wysyłać na mnie milion tych światełek. Okej, okay, okej, okay, dobra. Przynajmniej tutaj ściany się dobrze sprawdzają. I nagle wyteleportowało się pewnie. Ciekawe, jest sobie tutaj nagle, jakby nigdy nic, zapomniało wszystkim, na szczęście nadal poranione, więc zaraz to unicestwimy, nie było wielkich problemów, super, pokonane, run władcy, nagrodę, jest rycerz jeden, jest rycerz drugi. Trzymali dosyć. I co ciekawe, korzystają z magii. Jakby, no nie rozumiem czemu widziałem tam magię. Czy jest jakoś wytłumaczone, czemu rycerze takiego miejsca korzystają z magii? Chyba, że nie był on to jakoś pułapka. Nie, nie. Dosłownie widzicie? Przynajmniej ten z włócznią normalnie korzysta z magii. Wszystko pozostałe, święte, wiara, święty damage i nagle magia, ni stąd, ni zowąd. To jakoś wytłumaczone? Serio, się pytam teraz, bo ja przynajmniej nie rozumiem czemu. Chociaż okej, była tu też Loreta. Ta cała, która jest mocno magiczna, więc no... Może nie powinienem kwestionować takich rzeczy. Ale nadal, jest to dla mnie dziwne. No i przepadły runy. A tak, było tu bardzo blisko. Niestety. Chociaż nie będę z nimi płakał, bo poziom mamy jak najbardziej wystarczający w teorii. W praktyce pewnie też. A to, że straciliśmy nic nie znaczy, można łatwo je odzyskać. Co jeszcze tak? Dzwonimy po wsparcie. Odzyskujemy te 31 tysięcy. To byś tak tu sterczał? Aż będzie sterczał bez celu. Na szczęście nie. Okej, okay, piękne. Piękne po prostu tak móc robić im cios w plecy. Chociaż kiedy są zajęci jakimiś innymi rzeczami, albo ich w ogóle zaciąć. Tym powinienem wziąć srebrnego skarbusza przeciwko nim, jeśli chcę ich zbroję zdobyć. No, to byłoby rozsądniejsze niż tak siedzieć z tym, co mam, chociaż. Chociaż dobra, to co mam też nie jest złe. Dobra. I teraz tutaj jakoś pamiętam, że chyba w okolicy tego miejsca przylazłem też tam wtedy. Tak, to jest ta drabina. Dobra, czyli już...
Teoretycznie wszystko mamy chyba tu do tego momentu zwiedzone. Okej. Chodzi tylko, że moja ta kopia teraz będzie tutaj ciągle siedzieć i próbować się z tamtymi rzeczami. Może lepiej ją zostawmy i lecimy dalej bez niej. Tak będzie najlepiej, dokładnie. No więc idziemy. Idziemy. Nadal przed siebie, nadal szukając czegoś, nie wiadomo czego i... Chyba znalazłem jakiś sekret, znowu. Pamiętam, co oni byli podatni, wiem tylko, że ogólnie są wytrzymali. Może błyskawica zadziała? Nie, totalnie nie działa. To może były uderzenia? Obuchy? To się mam być szczerze, nie pamiętam. Wiem, że była taka jedna rzecz specyficzna. I tak. Jeśli tego nie pokonam, to widzę, że tutaj nic nie zdziała. Więc muszę wymyślić, co to było. Bo inaczej nie ma szans. Albo innymi słowami, muszę spróbować czegoś innego. To już 21 minuta odcinka, a ja nic nie zrobiłem, żadnych postępów. Że nie to, to się jeszcze przyda. Jest moje największe nadzieje. Głaz. Po prostu rzucanie głazem. Niby magia, jednak nie magia. A jednak magia. Okej. Zobaczmy, czy to zadziała. Oczywiście, że nie, no. Oni są odporni chyba na wszystko, co istnieje. Okej, dobra, jak pierwszy raz się imposturę przełamuje, to po prostu... Wtedy odzyskują. Wtedy dopiero są podatni na obrażenia. I tak nie zmienia kwestii, że tu jak będą skakać sobie z tymi dzidami, to no, nic nie zdziałam. Po prostu nic nie zdziałam. No, nie da się. Jedyne, co mi ewentualnie zostało, to się nie przejmować tymi runami, które nie wiem, czy podniosłem, czy nie. Spróbować przebiec. Bo nie mam innego pomysłu. Oni są najprościej w świecie tylko i wyłącznie irytujący, więc... Nie, dobra, nie da się po prostu. Pomyślcie sobie trzech takich w małym pomieszczeniu, wytrzymałych. Nie wiem, co teraz. Naprawdę nie wiem. Jeszcze będę próbował nadal, ale... No nie mam pomysłu. Jep, wręcz głos. Jedno, co mi zostało ewentualnie, to rzucać głazami. Ich dopóki się nie przełamią. Jak już się przełamią, to wtedy dopiero... Eliminować ich pojedynczo. Co też nie wyjdzie, bo oczywiście głazy trafią. Dodatkowo innych. A też, żeby oni się przełamali, to trzeba dużo tego prawdopodobnie, czy coś, więc też nie zadziała. Nie wiadomo, o co chodzi. Jak tak se skaczę wiecznie z tym, to jego dzida jest dłuższa od moich ataków, więc nic mu nie zrobię. A on wiecznie tak ska... A nie, dobra, ma limit skoków chyba jednak. Gorzej tylko, że bije bardzo dużo. O, przy okazji jest drabina, której nie zauważyłem wcześniej. Teraz ją sprawdzimy. Ale tak, i teraz mi czeka śmierć, bo oczywiście dwóch skacze. Idealnie zsynchronizowanych. Pewnie byśmy trafili oni czy zgnilizny. Ale tak, jest tam skrzynka, a ja nie potrafię nic zrobić. Będę się teraz wściekał, irytował, wkurzał na ten design, bo to moim zdaniem jest naprawdę głupie. Ale tak, ja spróbuję ich pokonać teraz już bez waszej interakcji, czy ingerencji, w sumie bardziej powinienem powiedzieć. Byleby tylko, jak to się nazywa, no... Zobaczyć, co tam jest i nie marnować wam czasu. A, dobra, pokonałem już dwóch z włóczniami. Oboje dali to samo, czyli zgniły kryształowe włócznie, które zaraz wam tu pokażę, jeśli je znajdę. I został tylko ten czarodziej. A, przy czym zgniła kryształowa włócznia, proszę, jest tutaj. Ci dwie identyczne, które nakładają jeszcze zgniliznę, no i opis. Jeśli chodzi o tego maga,
Miejmy nadzieję, że poradzimy sobie dosyć szybko. I tak, kwintesencją do zwycięstwa jest rzucanie głazami, by przełamać posturę. Nie pozwolić im robić swoich trików za często. Jak postura już jest przełamana, to da radę już to zrobić, tylko trzeba pojedynczo, jakby było ich tu trójka, to no nie mielibyśmy szans. No, a tak pojedynczo da radę jeszcze jakoś spróbować to zrobić, więc dobra. Nadal nie uważam to za sprawiedliwe, nadal nie uważam, żeby to było fajne, ale no, przynajmniej mi się udało. A jest tej zgniły kryształowy miecz. Ech, można było się spodziewać w sumie. No, dosłownie to jest to samo co ten zwykły miecz kryształowy, pewnie tylko, że ze zgnilizną. No i ma minimalnie mniejsze obrażenia, przez to, że nakłada zgniliznę. No a poza tym to w sumie dokładnie to samo, więc nie ma czym się przejmować, nad czym się zastanawiać. I teraz powinienem chyba cofnąć się do miejsca łaski. Głównie po to, żeby mieć znowu tą, jak to się nazywa, pełną siłę, energię i tak dalej. Po czym zobaczymy tą drabinę i ewentualnie, jeśli ta drabina nas nie zabije, to pójdziemy dalej w tamtą stronę. Albo wrócimy tutaj do drabiny, jeśli nas zabije, żeby się zemścić. I jak cokolwiek tu jest, to już widzę, że znajdźka. Eum rycerza świętego drzewa, okej. To tyle w sumie. Tak, to tyle w sumie, więc dzięki za hełm. To potwierdzę tylko jedną rzecz. Da się zdobyć ich całą zbroję. Skoro hełm już tutaj jest i... hełmik... A, jest, dobra, dobra. O, zwiększa wiarę. Też, on dwa. A, póki co tak, proszę o to i... opis. Znaczy on przez rycerz do przysiężonych temu drzewu. Zwieńczony koroną z czystego złota. Jak zwykle opis dosyć nijaki. Niestety z tym muszę się... podzielić z wami, ale duża część opisów jest taka trochę nijaka. Oczywiście są też tutaj te wspaniałe opisy, takie, które naprawdę dużo wnoszą, czy tam dają do pomyślenia. Ale też są właśnie takie jak korona tego, czy powiedzmy hełm tego, buty tamtego. No i tyle. Więc no. Ale dobra, nie przejmujmy się tym teraz, ani... Najlepiej w ogóle się tym nie przejmujmy, tylko idźmy dalej przed się. I... niestety nie podoba mi się to. Naprawdę mnie się to nie podoba. To dokąd zmierzamy? Tak... jakkolwiek... samo to, że zmierzamy dalej. Jest fajne, tak te wybielone skały. Tak, i te motylki. Powiedzmy, że trochę mnie niepokoi ma ta woda, czy co to tu jest. No to jeszcze bardziej. Tak. Ten przeciwnik już nie pozostawił nic do... powiedzmy, nic do życzenia. Z lada chwila spotkamy się z Malenium. Jestem tego pewien. Pa, pa. Więc tak, nie mogę tu na koniu być, niestety. To znaczy, że pewnie dostaniemy tę zgniznę dużo razy, no ale trudno, jakoś to przeżyję. I tak, myślę, największy błąd, żeby tak się tarzać w tym, więc... oczywiście to zrobiłem, ale już nie powinienem. Nakładamy to, żeby jak najbardziej próbować równoważyć i... nie, nie ma szans, żebym to zrównoważył. Oznacza to mniej więcej tyle, musimy to szybko cylką zaleczyć. I wydaje mi się, że pora zastosować trik, który stosowałem też przy lawie. Tak mi się wydaje. Chyba. O ile nie zobaczę tu jakiegoś innego przejścia, nie przez tą wodę, to... tak, będziemy musieli zrobić ten sam trik, co przy lawie. Broń, która też powinna być moją kolejną bronią na plus 10, ale... no nie zrobię tego. Naprawdę nie zrobię tego, bo obliczam plus maksymalnie, bo... zobaczcie, ile to siły wymaga. Nigdy tyle nie będę miał. Ale tak, przynajmniej pozwala w normalnym tempie coś się poruszać. I wiem, że mi dopadnie na pewno zgnilizna, niestety.
Nie wiem, czy mamy jeszcze tabletki. Nie mamy. I będę musiał sobie poradzić bez nich. No dobra. No dobra, jakoś to będzie. Jakoś to będzie, musi być. Ale nie będę ukrywał, naprawdę nie podoba mi się to. To bardzo. To wszystko, po prostu mi się nie podoba. Proszę, dajcie jakieś miejsce łaski za chwilę, bo jeśli tutaj trzeba będzie przychodzić za każdym razem w ten sposób, to ja wiem, że ja nie dam rady. Po prostu całe to przejście będzie mi zabierać więcej zasobów potencjalnie niż cały niż można cały boss fight. Dziękuję ci, gro. Jesteś wspaniała pod tym względem. Kanał spustowy. Czy jakoś tak? Spustowy? Nie. Nie, spustowy. Tak dziwny, to trochę dziwna nazwa dla mnie. No, ale dobra, jesteśmy i... W sumie dużo drogi, co my nie mamy. Znowu po korzeniach, po drzewie. I nie lubię tego. Nie lubię chodzić po tym drzewie. Bo jest to, powiedzmy, bardzo ryzykowne i... Zawsze powiem się, że mogę tu spaść. Łatwo, tak jak to było wcześniej. No dobra, trzeba to trzeba. Więc idziemy. Teraz bliżej w sumie ziemi. Która... Nie wiem, czy to w sumie dobrze, czy nie. Chociaż potencjalnie nie. Ale jest całe skażone. Słuchaj, czy coś jest? Nic nie ma, więc ostrożnie. Wrażenie. Tak, stąd, tutaj. Dobrze, dobrze. Tak, teraz to tutaj potencjalnie. Tam do góry jest sens po coś iść? Może tak. Chociaż tam dole też coś jest. Bo to na dole to jest takie z gatunku, jak tam pójdę, to już nie wrócę. Więc cokolwiek tam jest, będzie musiał chwilę poczekać potencjalnie. Zobaczyć, co jest też właśnie wyżej. Na dachu. O ile cokolwiek tu jest. Rzecz jasna, bo może też się okazać, że nie ma. Niepotrzebnie! Marnuję sobie czas. Okej. Okej. No, co to ma być? Czy mi to wytłumaczy, co się dzieje? I czemu tak zlemiją wpadając w dziurę w dachu? Nie wiem, ale mamy tu... Demon olbrzymiego starożytnego smoka? Czy jakoś tak? Jeszcze lepsze procenty. Dobra, biorę to. Okej. Teraz tak, ty tutaj, dziadzie, spadłeś gdzieś niżej przed chwilą, więc... ostrożny bardzo. I tak jeszcze jednocześnie rzucę tym, bo czemu by nie? Żeby się tego pozbyć może w taki lepszy sposób. I tak, to też od razu mówię moje teorie, ale... Możliwe bardzo, że kosa jednak nie jest skuteczna przeciwko nim. Powinienem sobie naprawdę znaleźć inną broń. Bo jak tak widzę, to tak. Albo bije podobnie, albo nawet lepiej trochę niż kosa. A i w sumie teraz sobie zbiorę. Uświadomiłem o najgorszym. Muszę szybko to zdjąć, bo jeśli tego nie zrobię, to nie będę umiał przewrotów robić. A bez przewrotów to ja nie potrafię grać. I oczywiście mam tą tarczę, ale często o niej zapominam. A jak już nie zapominam, to no. To też także jest za mało. Tak, potrzebuję wsparcia ze strony tego silnego. Dobra, chodź dziadzie. Okej, spokojnie, damy radę, musimy dać radę. Ale właśnie, teraz muszę zmienić jeszcze.
nie pokazałem opisu tego talizmanu, ale dobra. Też nie ma coś w sumie dziwić, że nie pokazałem opisu, jak tutaj mamy takie zacięte bitwy, walki, boje, nie wiem jak to inaczej nazwać. Jak tam jest jakieś dalsze przejście i tak dalej, ale nie to, bo zobaczymy, że to jest to lepsze. Talizman skutego żelaza przedstawiający potężnego starożytnego smoka. Ogromnie zwiększa negocje obrażeń fizycznych. Starożytne smoki, które rządziły w pradawnych czasach poprzedzających złote drzewo, chroniłyby swojego władcę niczym żywy kamienny mur. Tym samym kształt smoka stał się symbolem wszelkiego rodzaju ochrony. Okej. Jesteśmy tutaj na ziemi. Zobacz, czy nie. I pełno tych dziadostw, które niby są malutkie i ktoś powie, a małe, niegroźne. Ale dla mnie to jest totalne dziadostwo wkurzające, niebezpieczne i nie umiem z tym walczyć, jak się okazuje. Choć nadal uważam, że tą włócznią jest łatwiej trochę niż kosą, może. Czy mamy antyzatruciowe? Mamy, dobra, to mogę oszczędzając butelki łyknąć sobie pieroga z zatrutego mięsa. Coś to było, nawet nie jestem pewien teraz. To przetestujmy moją kulę ognia w wersji deluxe. Okej, nie unicestwiła go od razu, ale unicestwiła tych małych chociaż. I tak nie zmienia faktu, że pewnie tutaj zginę. Aha. To ich ataki są aż za mocne. Przy czym nie będę ich kwestionował, czy krytykował jakoś bardzo, no bo okej, są cholernie mocne, niebezpieczne, łatwo od nich mogę ginąć, ale z drugiej strony nie są to, że coś się wytrzymali szczególnie, więc no. Nie za coś. Coś za coś. A teraz gin. 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 No, powiedziałem gin. Gin. Gin, no. Już nie ty postać. Dziad miał umrzeć. Dobra. Dziad zginął. Dziad zginął. Super. Gorzej tylko, że mi się butelki kończą, więc pewnie będziemy musieli i tak się steleportować z powrotem do miejsca łaski. Na ten moment. Ale tak, póki co idźmy dalej. Nie za dużo tego czegoś? Naprawdę, no bez przesady, ile tutaj tego można nawciskać w jednym miejscu? Dobra. Dwa rzuty błyskawicą taką unicestwiają na szczęście ich, więc... Zmarnuję wszystkie butelki, ale przynajmniej zwiedzimy to miejsce. Dobra. Nie padłem jeszcze. A, niedobrze, maluch się zainteresował, więc muszę spróbować w ten sposób. Okej, maluchy padają na jedną taką rzutkę. Na całe szczęście. Nie padały, to byłoby gorzej. Tutaj może jedna szybka wystarczy? Dobra, wystarczy. Jedna ładowana, jedna szybka na pewno. Z tego co widzę, czy w sumie na pewno z tego co widzę, no nie. Zapomniałem, że nie mam tarczy teraz jak na złość. No dobra, idziemy. I co tu mamy? Runy Numena, czy co tam jest? I kolejnego tam widzę. Tego może zrzucimy w przepaść, proszę? Dziękuję, udało się. Wonek zbierczy upiornych konwali 3. Okej, dzięki. Dzięki, dzwonek. Czym będzie ten dzwonek? Biorne konwalie od 7 do 9, czy jakoś tak. Dobra. A, to jest jakiś już ubicy, który miał znajdźkę dla nas. Dzięki, czy coś. I dobra. Wyczyściłem to miejsce. Butelek nie mam, albo prawie nie mam. Okej, jest powrót. Bo chciałem już narzekać, że nie wiem, co ze sobą zrobić, ale widzę tutaj drabinę powrotu, więc może nie jest aż tak źle. Ja pamiętam, że jest źle. I tego nie ma jak ukryć, nie ma jak temu zaprzeczyć.
A, w sumie mogłem tam pójść, tak, i szukać tam jeszcze jakichś sekretów. Może tam pójdę potem, gdy mi się kiedyś. Na razie mi się to nie widzi. Ale tak, wróćmy po prostu na te gzymsy wieże, czy tam, co w sumie są mury, czy balustrady, nie wiem jak to się nazywa, po prostu na to coś wróćmy. Idźmy zobaczyć, co tu się kryje dalej. Co jak najlepiej pozwiedzać, zanim pójdziemy tam, wiem, tam niżej, bo boję się, że tam przejście to niżej. A może w sumie symbolizować już spotkanie z nią. A ja nie chcę. Jednocześnie bardzo chcę, rzecz jasna, ale ja nie chcę. Zbytnie się tego obawiam. Jak na ten moment, a więc... To pozwala po prostu tutaj wrócić. Nie wiem, czy jest tutaj coś w takim wypadku jeszcze więcej. Jest takie specjalne miejsce, żeby tam wrócić. Nie wpadłem tutaj. O, tym razem... Chciałem powiedzieć, że się nie dam, prawie się dałem. Znowu. Chyba nie, chyba już tutaj niczego nie ma. Cokolwiek tu miało być, to... Chciałem powiedzieć, że już odkrywam, ale oczywiście musiałem zlamić. No to ten, widzimy się za chwilę, jak już tutaj ubiję wszystkie dziadostwa, bo podejrzewam, że za szybko to się nie skończy. I na jednej śmierci też nie. A, dobra, widzimy się znowu. Jednak powiem szczerze, w innym otoczeniu, gdyż właśnie dostałem bardzo ciekawą informację. Od, jakby najłatwiej powiedzieć, jednego z moich eldyńskich ekspertów, który, tak mogę też jeszcze wam zdradzić, ma ja dostęp tego odcinka zdecydowanie wcześniej niż wy. A głównie dlatego, że udostępniam mu je po to, żeby mi pomagał właśnie znajdować jakieś takie rzeczy, czy czasem mi sugerował coś. Ostatnio był dosyć cicho, ale teraz mi powiedział jedną rzecz, jak zobaczył, że jestem tutaj. Bo jeszcze nie jest na bieżąco do końca z tym wszystkim. Otóż, jakby to najlepiej powiedzieć, przekazał mi, że gdzieś ponoć, bardzo blisko początku, muszę poszukać spadku w pobliżu altanki. Jeśli to zrobię, to tam powinien być, z tego co mi powiedział, ostatni popiół potrzebny do achievementa za wszystkie popioły, więc... Dlatego też na tym odcinku chciałem to sprawdzić. A druga rzecz to jest też wymówka, żeby nie iść od razu na balenie. I takie, jeśli ktoś też zastanawia, jestem już po... trzech, tak mi się wydaje, próbach odzyskania, a jak to się nazywa? Odzyskania tego, no, moich run u tamtych dziadów i no, nie idzie to. Idzie to. Jedna rzecz, a druga, nie widzę nigdzie tego miejsca, żadnego takiego spadku obok altanki czy coś. Jeszcze kawałek dalej, ja tam w sumie nie wiem. Ale już trochę przeraziliśmy i niczego nie ma. Coż, w najgorszym wypadku będę musiał dopytać go jeszcze raz, czy coś. Chwila, tu jest jakaś altanka. Okej, tu jest jakaś altanka. Tam będzie. Przecież czy mnie tam już nie było? Nie wiem. Nie wiem, zaraz się sprawdzi. Najpierw jednak musimy wyeliminować rycerzy tych zgniłych. Okej, oczywiście. Jako, że tamto jest daleko, to dlatego mogę spróbować tylko szybkimi błyskawicami trochę podziałać, żeby się go pozbyć. Nie ginąc przy okazji, bo tam przy tych bestiach trochę mi tych run leży. Więc tak. Zobaczmy, czy tam coś może będzie. Prosiłbym o coś, żeby było i... Hełm czystej zgnilizny. Okej. Okay. Czy ja tu byłem? Zaglądałem. Zaglądałem, okej. Okay. Już... No już nie pamiętam, co ja robiłem, czy nie. Czysta zgnilizna. Dla tych hełm rycerzy czystej zgnilizny, uwielbiany za ich zwycięstwo w tą kampanię podczas strzaskania. Rycerze czystej zgnizny przysięgli walczyć bok maleni. Mimo iż ich ciała nieuchronnie, choć stopniowo zmieniały się w kamień. Akceptacja własnego losu sprawiła, że bitwy te były najbardziej zaciekłe ze wszystkich. Okay.
fajny, tylko pad mi znowu zaczyna wariować. A to oznacza mniej więcej tyle, że musimy być ostrożni. I dobra. Jest tam jakaś altanka, ale jak się tam dostać? Bo ja nie mam pojęcia, więc... No tak tutaj teraz do was. Nie mam pojęcia i... Jest to wręcz niemożliwe. Już okej, z drugiej strony jeszcze tutaj są takie rzeczy, co oznacza, że jakoś gdzieś musi być sposób, żeby się tam dostać. Nie no, jakoś gdzieś coś musi być. Gdzie i jak? Kurczę, no gdzie i jak? Cię rozpraszam teraz jakimiś głupotami. Ale tutaj naprawdę się nie dziwcie, że tak się dzieje, bo... No... Nie ukrywam, ja to robię, żeby odciągać się nieuniknione, czyli starcie z... ogromczynią większości graczy. Bossem, który spowodował... powstała nowa legenda. Po części memiczna, po części nie. Z którym w sumie, tak było wyraźnie powiedziane, dedykowaną sobie postać. Tak, nie ma co się dziwić, że nie chcę się z nią spotkać. Mimo tego, że staram sobie się nie spoilować za dużo, tak... No wiedzy o niej ciężko było unikać. Tym bardziej, że jest ona poniekąd ikoną Elden Ringa. To niewielu. Bo naprawdę na... większości trailerów, z tego co się dowiedziałem niedawno, to była pokazana Malenia. I to przez to, że Malenia była tam pokazywana, to istniało wiele plotek na temat Eldena, które mogę powiedzieć, że nawet osobiście wierzyłem, jako że staram się unikać wielu informacji na temat Eldena, to jak ktoś powiedział o tym, to miałem takie okej, fajnie, super, warto zobaczyć to i wow, nie mógł się tego doczekać. Okazuje się, że większość z nich była nieprawdą, więc tak... Smutne to trochę, ale właśnie tylko sprawa, że... spora jest ich część... była związana z tym, że właśnie Malenie pokazali bardzo wcześnie. A jedną z właśnie z tych największych potyk było to, że będzie można tutaj tracić kończyny. I będą metalowe protezy. Oraz, że będzie można przy sobie różnych jakby inne kończyny... przykrzepić też od wrogów czy coś. Była to plotka związana z tym, że nie pamiętam, czy tam czy były pokazane jakieś właśnie sceny z tym szwańcem, nie pamiętam, jak on teraz miał na imię, czy coś, ale wiem, że Malenia na pewno dała tam takie poczucie, że będziemy mieć właśnie protezę tutaj. I... okej, rycerz czystej zgnizny Finlay. Nieźle. Mamy achievementa. A to oznacza mniej więcej tyle, że tak, ekspercie, nie myliłeś się, dzięki ci. I tak, mamy to. Proszę. Macie tutaj piękny opis. Czy tutaj coś jeszcze jest w sumie takiego do odkrycia? Nie sądzę. Ale i tak pamiętam, że tam był ten taki jeden właśnie balkonik jakby, na którym też jakiś przedmiocik leżał, to pójdziemy jeszcze szybko zobaczyć. I tak... o, skrzynka nawet. To okazuje się, że więcej znajdziek popomijałem. Ponurykanie starożytnego smoka, okej. Dzięki ci, Elden Ringu. I dzięki ci, eksperci podwójnie. Mam twa siewa? Pewnie raz coś takiego znalazłem. No ale dobra. W takim wypadku... chciałem powiedzieć, że kończymy odcinek, ale nie. Nie. Ja idę odzyskać moje runy po raz czwarty. I może zobaczymy jeszcze dzisiaj Malenie. Okej, właśnie sobie uświadomiłem, że w sumie nie mam za bardzo czasu, bo przypomniałem sobie, że mam plany, więc wybaczcie, jednak Malenia będzie jutro. A póki co dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej.